Cześć, ja jestem Slow i dziś przedstawię wam 10 ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych gier ostatnich lat, a mianowicie Grand Theft Auto 5. Mam też zamiar nagrać o online i San Andreas, ale wszystko w swoim czasie. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Zastanawialiście się, ile kosztowało wyprodukowanie GTA 5? No cóż, kosztowało to 266 milionów dolarów, czyli dużo więcej niż w przypadku hollywoodzkich filmów. Gra zarobiła od momentu premiery prawie 7 milionów dolarów. Numer 2. Słuchacie czasem radia podczas jazdy samochodem, prawda? Czy to w prawdziwym życiu, czy w GTA 5? Ale skupmy się na tym drugim. Czy wiecie, że długość wszystkich rozmów w GTA 5 trwa aż 9 godzin? I to wszystko po to, aby większość ludzi od razu przeskakiwała między stacjami, aby je wyłączyć. Numer 3. GTA 5. Jak dotąd to pierwsza gra z tej serii, w której nie można zostać policjantem. Jak zostawiono rolę taksówkarza, strażaka i lekarza, tak usunięto policjanta, ze względu na to, że burzy to całą powagę gry. Numer 4. Robicie ludziom zdjęcia? Nie powinniście, ale dobra, dopóki nie trafi to do internetu, to nic się nie stanie. Ale jeśli chodzi o grę, to policja nie bawi się. Kiedy zrobicie zdjęcia policjantowi, to albo was zabije, albo was aresztuje. Z naciskiem na to pierwsze. Numer 5. We wszystkich grach z samochodami to robimy. Ale co? No palimy gumę. Jeśli będziesz robić to długo, ludzie zaczną cię nagrywać lub uciekać. To dosyć ciekawa i bardzo do rzeczy mechanika. Numer 6. Wiecie, ile osób pracowało nad Grand Theft Auto 5? Około 1000 osób. Jak na 2013, to taka liczba robiła wrażenie. Dziś już trochę mniej, na przykład kiedy spojrzymy na Ubisoft i to, ile ludzi zatrudnia do na przykład Assassin's Creed Valhalla. Numer 7. Wiecie, że Rockstar zadbał nawet o taki szczegół, jakim jest czas snu bohaterów? I tak, Franklin stawia na zdrowe 8 godzin, Trevor jak rasowy Menel 12, a poczciwy Michael 6. Pewnie wziął sobie do serca radę, że milionerzy wcześniej wstają. No okej, ale chodzi o to, aby wcześniej wstawać, a nie aby spać krócej. Czyli dla niekumatych położycie wcześniej. Numer 8. GTA 5 pobił takie rekordy jak najlepiej sprzedająca się gra przygodowa w ciągu 24 godzin od jej wydania, najszybciej uzyskany milion w branży rozgrywki, no i największy przychód wygenerowany przez grę wideo w ciągu 24 godzin od wydania. Numer 9. Teraz coś o rodzinie Michaela. Kiedy żona rozstaje się z nim na dłuższy czas, na jednym z portali randkowych pojawia się jej ogłoszenie. Znika wraz z końcowym wątkiem, a jego córka choruje prawdopodobnie na bulimię. Wskazuje na to dosyć częste odgłosy wymiotowania w toalecie na drugim piętrze. Numer 10. Teraz jedyna w tym filmie polska ciekawostka. W radiu możemy usłyszeć piosenkę o polskiej dziewczynie. Mówi o tym nawet sam prowadzący. Okej, i tym polskim akcentem już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się on wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam do napisania miłego komentarza lub konstruktywnej krytyki. A ja już się z wami żegnam. Cześć!